Witam w moim audiologu fantazy z uniwersum Wiedźmina. Czas na nowe przygody Geralta. A to jestem ja, czyli Malczu. Dzień doberek, miłego dzionka. No ja wybrałem podróż. Wybrałem podróż na szlaku. Jestem już na około czwarty, piąty dzień podczas podróży na szlaku mojej. Lecę, sobie lewituję, mijając podróżnych różne rozwidlenia, zmierzam do wioski Tichin Jaskier, do gospody pod wezwanym wilkiem. Mam na celu odnaleźć Jaskra i przywitać się oraz zaczerpnąć języka i dowiedzieć się więcej o obecnym stanie rzeczy w świecie wiedźmińskim. Ja, Malczu. Także, moi mili, to jest moja historia. To jest podróż po świecie wiedźmińskim. I właśnie tak podróżuję, lecę. Lasy, łąki, lasy, kwiaty, goździki, jakieś prerie, jakieś takie typowo równinne łąki, lasy, jeziorka. Jakieś gospody mniejsze, większe, tak, pasące się krowy, jakieś muły, jakieś dzikie konie, piękne strzeliste widoki górskie, zależy od regionu oczywiście. I teraz, właśnie oto teraz, podczas szóstego dnia mojej podróży do gospody pod wezwanym wilkiem, natrafiłem na pewien incydent na szlaku. Patrzę, a tu gromada zbrojnych, broni karocy jakiejś królewskiej, jakieś takie, nie wiem, jakieś karosy broni opancerzonej, jakieś karocy broni, atakuje ją cała armia czarnych utopców, czarnych takich gchuik, czarnych armia składająca się z guli i utopców, tylko że wszystkie czarne, tak? Wszystkie czarne i nawet niektóre gule są opancerzone i na koniach. No to ja, kurde, jak krzyki słyszę. Pomocy! 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 Ratuj się, kto może! Ratuj Baranowa! Pomocy! 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 No to ja już, kurde, wiecie, lewituję, lecę i kurde, Doran Rakan Firebola ciskam w dziadów. Jeden, drugi załatwiony. Najpierw uderzyłem w tych najsilniejszych. Wszyscy jeźdźcy powaleni, załatwieni. A teraz okrzyk świętości i seria z ręki leci, rój w gwiezdnych pocisków, niczym meteor Pegasus Ryuseken. I ciskam w samo naprowadzanie magiczne na tą armię utopców czarnych. Wszystkich za jednym razem załatwiłem normalnie, aż za nie mówili zbrojni. Niech jeden ze zbrojnych posikał się w gacie ze strachu, że oberwie ode mnie czarem, bo tak blisko był wróg przy nim. Normalnie wszyscy zamurowani, gapią się na mnie, ja lewituję, lecę sobie, lewituję w powietrzu, ciskam czarami. Zaraz patrzę, niektórzy są ranni, to używam Elvorama, powłokę ochronną, regenerującą na sojusznikach, na ofiarach. I pole siłowe generuje wokół obozowiska, wokół zdarzenia, żeby zabezpieczyć postronne osoby, tak, i ewentualnie uleczyć. Ja patrzę, podchodzę bliżej do zbrojnego jakiegoś komendanta. No, proszę pana, to widzę, że teraz to chyba będziecie mi jakąś przysługę, kurde, nie, jakby co, nie, mnie trzeba, ale skąd jesteście, panie? Skąd jesteście? Kim jesteście? Kto nas uratował? No to ja się zastanawiam, powiedzmy, kurde, powiedzmy.
a nazwę się Malczu Mistrz. Jam jest czarodziej Michał, jam jest Malczu Mistrz. O panie, 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 o panie, panie, panie. I się znowu jakby zacięli się, nieważne. Widać, że podnieceni są i pod wrażeniem. Panie, panie, panie czarodzieju, dobrodzieju, czarodzieju Michale, czarodzieju Malczu, czarodzieju Malczu, skąd ty, człowieku, taką potęgą władasz? My tu już trzeci dzień się bijemy z tymi zasrańcami na szlaku, a ty jednym hitem najzbrojnych utopców załatwiłeś i jeszcze wszystkie te mroczne góle i utopce. Człowieku, ty się tutaj marnujesz. Bierzemy ciebie do naszej armii, chłopie, i normalnie jedziesz z nami i nie ma grze gadania. Werbujemy cię do naszej armii, pomożesz w strzeżeniu rodów królewskich i pomożesz po prostu chłopaku w obronie rodu królewskiego. Bierzemy cię, chłopaku, do... Najpierw to... Ja myślę... Malczu, czarodzieju Malczu, przywitaj się z baronową Angeliną. Co nie? No, no, no. Ale słuchajcie, bracia zbrojni, no mi to nie przeszkadza, co nie? Ale wiecie, ja mam pewną misję. Ja muszę dostać się do Wyzimy najpierw, a przy okazji muszę odwiedzić, spotkać się z pewnym sławnym grajkiem Jaskrem. A to się, chłopaku, nie przejmuj nic. Czy do Wyzimy, czy do co? My tak cię porobimy, że ty będziesz miał reputację, uznanie wszędzie. Za to, co pokazałeś, to ci się należy. Chłopie, ty królewski mag będziesz. Bierzemy cię do Redanii, chłopaku. Najpierw pójdziesz, ale standardowo, jak na maga, najpierw pójdziesz do Wyzimy. Chociaż wiesz co? Walto! Pójdziemy najpierw do Redanii, do Nowigradu, do króla Radowida VIII, przed jego oblicze, tak? Tam cię wysławimy i wszystko. Jak będzie trzeba, to ściągniemy do nas tego grajka Jaskra i potrzebne ci osoby, tak? A jak będziesz potrzebował udać się w podróż do Wyzimy, to dostaniesz obstawę zbrojnych, karoce i będziesz mógł sobie podróżować bezproblemowo w każdym, do każdego miejsca w naszym świecie. Tylko powiedz mi, chłopaku, ty, człowieku, skąd ty jesteś? Bo ty tak trochę nietypową tą urodę masz. No wiecie co, ja jestem z innego uniwersum. Taka wywiązała się właśnie rozmowa podczas mojego snu, taka wizja. Już teraz to już fantazja, ale wizja. Słuchajcie. Ja pochodzę z krainy zwanej Polską. Z ziemi łódzkiej tak zwanej, także wiecie. Ziemia łódzka, uniwersum polskie. O, panie, to znamy. To nasz jesteś. Widać, że bardzo pięknie po królewsku mówisz i gadasz, chociaż trochę się dukasz i jąkasz, ale jesteś git, elegancko, wszystko ładnie, pięknie. Chłopaku, bierzemy cię do Redanii. Na pole bitewne cię weźmiemy. Weźmiemy cię do Redanii, do Nowigradu, do przed oblicze króla Radowida VIII. Przydasz się na dworze królewskim redańskim. Zrobimy cię nadwornym królewskim magiem, magiem osobistym królewskim. Może dostaniesz też na pewno za taki wyczyn, to ty dostaniesz jakąś ładną chałupę, jakąś ładną tą, jakiś ładny pałacyk albo komnaty królewskiej i wszystko w full wypas po prostu. Co, tylko powiedz mi, co ty jeszcze, człowiek, potrafisz? Bo te bitewne to rewelka z umiejętności są, chłopie. A to zobaczymy. Jak będę... Ogólnie to się, panie zbrojny, ja zgadzam, tak? Tylko, że po prostu... No...
No dobra, no, ale jakby co, będę mógł podróżować po waszym świecie z obstawą, gdzie będę potrzebował? Oczywiście, że tak. I to, wiesz, w kupie lepiej i bezpieczniej. Także teraz my cię weźmiemy do Redanii, na dwór królewski przed króla Radowida VIII, czarodzieju Michale, tak? Tak mam się do ciebie zwracać? Tak, bardzo bym prosił. Czarodzieju Michale, zwany również Malczem. Mistrzem. Albo po prostu czarodzieju Michale. Dobrze. Czarodzieju Michale, słuchaj, no. Malczu. Malczu, jestem dla przyjaciół, ale jak chcecie, to możecie na mnie tak mówić, panie zbrojny. Dobrze, Malczu. Malczu, słuchaj, czarodzieju Michale. Przywitaj się z baronową Angeliną, bo baronowa Angelina jest specjalną wysłanniczką, specjalnym gościem królewskim króla Radowida VIII i to jest jego kuzynka z drugiego małżeństwa. I po prostu to jest rodzina najbliższa, którą on bardzo kocha. My tu już trzeci czy czwarty dzień się bijemy. Byliśmy w pułapce ponad my już jesteśmy resztką garstką, nas tu było jeszcze więcej. Przy okazji niech tu większość z moich zbrojnych uciekła. Nas tu została tylko najelitarniejsza jednostka. Przywitaj się z hrabiną Angeliną, dobrze? I pojedziemy razem do Redanii na dwór królewski przed oblicze Radowida VIII prawilnego. I po prostu, chłopaku, zrobimy cię królewskim czarodziejem bitewnym i będziesz po prostu też ćwiczył swoje umiejętności i w ogóle. A umiesz może coś tam leczyć, czy coś? Coś tam się znajdzie, zobaczymy. Nie jest źle, mam swoje jakieś księgi, to wszystko. Nie jest źle po prostu, coś tam potrafię, nie? Sprawdzi się, poćwiczy się, sprawdzi się, będzie git. Dobrze, to będziesz miał po królewskiemu od Redanii w nagrodę od królewskiego rodu i dworu. Zrobimy cię królewskim nadwornym magiem bitewnym, strażnikiem świętej aury. Tak to nazwijmy. A teraz i ciebie zabieramy do Redanii, a jak będziesz, jak odpoczniesz, jak się wgryziesz w naszą aurę, w nasz świat, to będziesz dalej podróżował po świecie, ale z obstawą, jakby co, no bo wiesz, to tak trzeba. A teraz przywitaj się z hrabiną Redanii, Angeliną. Pani Angelino, może pani już wyjść? Tutaj nas taki jeden czarodziej Michał oswobodził i uratował nam wszystkim życie. Należy się podziękowanie, gloria, chwała i na potęgę. Swój chłop, bierzemy go na dwór królewski do Redanii. Będziesz miał, chłopaku, nie pożałujesz, będziesz miał bajeczną pracę, zobaczysz. Tak mi mówią, co nie? W tej wizji sennej, w tej wyobraźni mojej, w tej fantazji, tak? W tej przygodzie. Ja patrzę, a tu kurde Angelina. Jezus Maria. Wychodzi ubrana renesansowo z karocy opancerzonej z przybocznym, który trzyma miecz i tarczę. Wychodzi Angelina Jolie. Kurde. Ja patrzę. Angelina? Co ty tu kurde robisz? Jezus Maria, to ty, panie czarodzieju Michale, to ty mnie znasz? Co mam cię, dziewczyno, nie znać? To ty też z mojego świata jesteś? Tutaj przybyłaś? No wiesz, a ty też z ziemi? Jasne, że tak. A z którego regionu? No z Polski. O, widzisz, chłopie, widzisz? Ja jestem też z ziemi, tylko ja z Ameryki. Ja tutaj przybyłam w podróżach astralnych do mojego wuja tam, wiesz, do stryja tam, do rodziny po prostu jadę międzywymiarowo i przy okazji trochę się zrypało, bo nas zaatakowali po prostu, tak? Angelina, słuchaj, musisz mieć obstawę, ja ci pomogę, ja ci będę obstawiał.
Bo ogólnie, Maczu, widzisz, ja już skończyłam te swoje próby, nagrywki do tego Eternalsa, do tych filmów różnych i teraz mam chwilę, odwiedzam różne światy poboczne. To jest taka moja mistyczna rola i po prostu za to, co ty zrobiłeś, należy się nagroda. Będziesz miał fuchę królewską jako nadworny królewski mag w nadworze Radani, może jako mag bitewny i nie marzenie, bo człowieku, moi wszyscy najlepsi ludzie to spierdzielili totalnie. Gdyby nie ty, to by byłoby po mnie po prostu. Masz rekomendację totalną. A teraz wskakuj do karocy i się zagrzej i jedziemy do Redani. Na północ jedziemy. Czy na południe? A! Jedziemy przed siebie po prostu. Nasi poprowadzą korowód. Dzięki czarodzieju Michale, że nas uratowałeś. Nagroda cię nie ominie. A jak będziesz potrzebował gdzieś w podróż się udać, to się udasz. Nie przejmuj się. Słyszałem, że potrzebujesz spotkać się z Jaskrem, tak? No tak. A to się nie przejmuj, chłopie. Jaskier jest u nas w Nowigradzie, w Redanii. On tam ma swojego kuzyna. Nie martw się. Spotkasz się z Jaskrem u nas w Redanii. No to ja się przyłączam do Redanii, tak? Jako królewski mag bitewny i mogę też służyć jako telepata, dyplomata, tak? Oczywiście, Michał, oczywiście. To jedziemy, Michał. To czas. Hej, jedziemy! Ciąg dalszy nastąpi. To był odcinek 4. Fantazja Malcza. Cykl początkowo. Cykl wiedźmiński.